It's beginning to look a lot like Christmas. Pierwszym vlogmasze. Dzisiaj zaczynamy tradycyjnie, można już powiedzieć. I otwieramy kalendarze. Tak jak zawsze zaczynamy od tortonca. 21. What color is Snowy Bear's scarf? Nie wiem, nie znam odpowiedzi. Pytam mnie o kolor, więc po prostu poszukam 21. A, to jest szary, to jest zielony. Dobra, więc była łatwa po prostu. No. Okej, okay, nie mogę otworzyć. Nie wiem, czemu ten kalendarz tak ma, że czasami się łatwo otwiera i od razu wychodzi, a czasami trzeba się z tym męczyć. Coś jest strasznie chyba jasne światło. Nie wiem, co się dzieje z światłem, ale jestem strasznie oświetlona. No ale takie... Taką mamy czekoladkę. To jest czekoladka z elfikiem. Nie wiem. Coś nie chcę się sfokusować, ale to jest po prostu czekoladka z elfikiem. Nawet mi się roztopiała na palcach. Dobra, następny kalendarz 21. Jest to tutaj. Na samym dole. Dziwnie jest dzisiaj światło. Dobra, i dzisiaj mamy taką czekoladkę. No teraz widać normalnie, to zaraz pokażę. Tak, taka była. Ta czekoladka po prostu się nie chce pokazać, ale taką mamy czekoladkę z Favoriny. I to jest czekoladka ciemna z cappuccinem. A więc nie dla mnie w ogóle. Dobra. Następny kalendarz 21. Jest! O tutaj. I dzisiaj mamy słony caramel. Mega, ostatnio polubiłam ten smak, bo nigdy wcześniej jakoś nie próbowałam. A teraz pycha jest. Dobra, 27 tutaj już widzę, zobaczyłam od razu. I dzisiaj mamy zwykłe Reese's. Następny kalendarz jest cały połamany. 21 mamy tutaj. I dzisiaj mamy kolejną perełkę, ale nie wiem, co one robią. No zobaczymy, dzisiaj jest taka niebieska perełeczka. Dobra. I ostatni kalendarz był. Ostatni kalendarz 21 jest o tutaj. I dzisiaj mamy coś takiego. O! To chyba jest maseczka na oczy. Jeżeli się nie mylę. No kurczę, to muszę sięgnąć okulary. To światło. Naprawdę dzisiaj nie chcę ze mną pracować. Ale to są takie maseczki z Bela. Dwa półka i coś jest różowe w środku. O, to może. Dobra, zgaduję. Ile ludzi do mnie teraz napisało? Wow. Zgaduję, że to albo jest na oczy, albo na hand warmers. Zobaczymy. 21. Płatki pod oczy wielorazowego użytku do lodówki na opuchnięte oczka. Ale fajnie. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Jak ktoś się otwiera, chce zobaczyć. Chcę wam pokazać. Dobra, tutaj mam. Otwieram. Widzę. Jest to takie coś. I są ich dwa. I tak to się używa. Dobra. No, włożymy do lodóweczki. I dzisiaj wieczorem zobaczymy, czy fajne, czy nie. Ale fajne, bo nigdy wcześniej nie miałam. Dobra, teraz jest rano. Znaczy jest chyba pierwsza. Która jest godzina? Teraz jest... A, 12:39. No. I nie wiem, co jeszcze dzisiaj robimy. Wiem, że na pewno muszę jechać do pawilonu kupić sobie paznokcie do naklejenia na święta, na okres świąteczny. Też idę, chyba potem teraz dam koleżance moje prezent, która mieszka naprzeciwko mnie, bo jakoś mi się tak chce dzisiaj. Muszę zrobić jeszcze kartki na święta.
dla dwóch osób. I to chyba wszystko. Jeszcze no, trzeba się przygotować za szwan, bo już są za 3 dni. Ale nie wiem, zobaczymy razem, co będziemy robić. A więc zapraszam do dalszego oglądania. Okej, mały update. Siedzę w pokoju i właśnie posprzątałam całe swoje biurko. I chcę wam go pokazać, bo jestem bardzo dumna, bo dosłownie 20 minut temu było pełne różnych papierów, teraz je wszystkie powkładałam do foldera i wszystko sobie ładnie poukładałam i chcę wam pokazać. Ogólnie to nie sprzątam, także sprzątam, bo po prostu właśnie chciałam ogarnąć biurko. Jeszcze się zastanawiam, czy coś chce mi się zrobić, w sensie, że nie wiem, może komodę bym posprzątała, ale myślę, że to jest, żeby po świętach przed nowym rokiem, jak już zdejmę dekoracje. Chociaż nie wiem, czy zdejmę dekoracje. Nie wiem, dosłownie nie wiem. No zaraz zobaczymy. Ale teraz chcę wam pokazać swoje biurko. A więc w tej szufladzie mam wszystkie swoje takie zażyciki, linijkę, zegarek. I tutaj mam pudełko z markerami i highlighterami. Potem w następnym mam tutaj takie małe pudełeczko z małymi rzeczami, takie jak USB, takie tam. Tutaj mam swoje zdjęcia, bo nie wiem gdzie je dać. Mam stress ball on my beautiful life, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Mam blue tag i mam staples. I tutaj w... Ojejku, jaki mam ciężki plecak. I tutaj mam wszystkie zeszyty, które jeszcze się z nich może będę uczyć. Typex, czyli korektor. Tutaj mam dwa piórniki pełne rzeczy, których jeszcze mogę użyć. I tutaj mam te wszystkie papierki, które dałam do tego foldera i highlightery. No. I właśnie tak wygląda moje biurko. Nie wiem, jestem z siebie dumna. Piszcie, czy fajnie, czy nie. Sobie urządziłam swoje biurko. I teraz właśnie przemyślałam sprawę. I... chyba wezmę się za komodę. Chyba muszę nadszedł ten czas. Oh. Kochani, właśnie jestem w Primarku i sobie kupuję tipsy, tylko nie wiem czy te. To jest ten sam shape w ogóle. Te są po prostu czerwone, a te różowe. Więc możecie głosować, ja zaraz wam pokażę jak wrócę, które wybrałam. I też sobie kupuję rzęski, które już mam w domu, ale chcę mieć rzęsy na święta. A więc no, będzie... I to, albo i to. Zaraz zobaczymy. Spotkałam, nie wiem czy się nagrywa, właśnie się spotkałam z koleżanką i kupiłam już rzeczy, które potrzebowałam. Zaraz wam pokażę, ale teraz jest na złą, bo mama sobie robi brwi i jak będę w domku, to się odezwę. A jeszcze za chwilę, jak wrócę do domu, to idę do koleżanki dać jej prezent i no, robimy taki exchange świątecznych prezentów, więc też to zobaczycie. A więc właśnie wyszliśmy z... chciałam mówić z Lidla, z pawilonów. Już wszystko załatwiliśmy tam, co potrzebowaliśmy i teraz jesteśmy przed Aldim, bo musimy kupić sałatę. Nie wiem dlaczego, ale rodzice potrzebują sałata. Ja sobie chcę kupić czekoladę, bo mam ochotę na czekoladę, a więc sobie może kupię czekoladę, jak rodzice pozwolą. Dobra, teraz wchodzę do Aldiego. Patrzcie, co mam. Całą mleczną czekoladę za chyba... euro 9, a więc no, zmierzyłam się. Jest okej. Okay. Jest mega. Okej, okay, ja właśnie idę do swojej koleżanki. Przynieśli prezent. Patrzcie, mam taki pięknie zapakowany. Idę, a u niej jest chłopak, a więc troszkę się wpraszam. No, ale trudno. Tak jest po prostu. Jestem jej przyjaciółką, a więc musi się na to zgodzić, okej. Okay. Już jest w drzwiach. Ja właśnie wracam, mam swój prezent, już dałam prezent, trochę posiedziałam i rodzice zadzwonili, że jest kolacja i przyszłam na kolację. W ogóle właśnie to jest jej dom, jak jest ładnie odświetlany. Dobra, wchodzę do domku. Okej, kochani, ja właśnie wróciłam od mojej przyjaciółki i tutaj mam prezenci, które ona mi zrobiła, jej już prezent dałam, ten już otworzyłam, bo u niej otwierałyśmy, ale chcę wam pokazać, co dostałam. A więc otwieramy i pierwszą rzecz, którą tutaj mam, to są skarpetki. Dostałam skarpeciochy. Fluffy skarpetki są mega, zawsze lubię dostawać na święta. Następna rzecz to jest
z Juicy Fruity i w tym jest o taka gorbeczka. To jest jabłuszko, ja wygląda się śmiałam, bo ja myślałam, że to był pomidor. Moja koleżanka myślała, że to jest truskawka, a to jest jabłuszko. A więc no. I tutaj w tym są, to jest taki zestawik. I w nim są takie dwa, to się nazywam smoothiesy do kąpieli, czyli po prostu shower gel. I one tak pięknie pachną. Naprawdę, mi się troszkę wylało. Ale mega fajnie. Pachnie tak owocowo, pachnie tak jak pisze. Czyli to jest blackcurrant, a to jest berry. Czyli blackcurrant to jest oto. A berry to są wszystkie takie truskawki, maliny, cranberries. No. Ups. Znowu ludzie do mnie piszą, przepraszam. I ostatnia rzecz, która jest tutaj, to są perfumy z Pink. One pięknie pachną. W ogóle kiedykolwiek ta koleżanka mi kupuje perfumy, to są moje ulubione. Naprawdę mamy taki sam jakby węch. Szkoda, że nie możecie ich poczuć, bo one tak pięknie pachną. Nazywam się Gumdrop The Beat i to jest mist z Pink Gumdrops razy Dance Parties. A więc chyba takie coś jak bubulgum. Tak troszkę pachnie, tak właśnie pachnie bardzo słodko. Tak ja to uwielbiam, a więc... No, jestem bardzo zadowolona. Super piękny prezent. Koleżanka nie rozumie polskiego, ale jeszcze jej dziękowałam. A więc no. Nie będę wam mówić, albo powiem wam, co jej kupiłam. Dla niej kupiłam taki zestawik piżamowy. To był w takim dużym pudełeczku, była piżamka srebrna ze serduszkami i do tego chyba były skarpetki fluffy i taki zeszycik mały notesik w tym opakowaniu i do tego kupiłam czekoladkę. A więc takie sobie prezenciki zrobiłyśmy. Już jest tydzień świąteczny, a więc można spokojnie otwierać takie właśnie małe prezenciki. No, ja właśnie posprzątałam cały pokój. Już się błyszczę. Już całe biurko, całe wszystkie komody posprzątałam. I ogólnie kurze ogarnęłam, podkurzałam dom. I muszę wam pokazać. Mi się przypomniało. Kupiłam właśnie i te paznokcie. Zaraz po kąpieli sobie je zrobię. Nie będę wam pokazywać, jak je robię, bo wcześniej, dawniej, jak zaczynałam ten kanał, to właśnie jest taki filmik, jak robię sobie paznokcie, pielęgnacja paznokci, bo tak się nazywa. A więc zapraszam was do obejrzenia tego filmiku, jeżeli was ciekawi, jak to robię. I też sobie kupiłam strzęsy, tak, o których wcześniej wspominam, na Wigilię. No, a więc wygrałam kolor czerwony. Zaraz zrobię to wam pokażę, ale mierzyłam i są mega długie. A więc jestem zadowolona. Dobra, idę się kąpać i za sekundkę się widzimy. Kochani, ja właśnie sobie zrobiłam paznokietki, tak mi wyszły. Nie wiem, ale mi się bardzo podobają. To były dosłownie te paznokcie, a teraz ja mam na sobie, są takie długie, dość trochę bardzo długie, tak wyglądają z boku, a tak z przodu. Mi się bardzo podobają, jestem zadowolona. No i jest już po 11, moi rodzice śpią. A ja dopiero co skończyłam paznokcie. Ale ogólnie posprzątałam dzisiaj pokój i dałam prezent koleżance, a więc jestem z siebie dumna. No i zrobiłam paznokcie już na Wigilię, na święta ogólnie, a więc dość się spoko wyrobiłam. Jutro robię świąteczne kartki. I to wszystko, co muszę zrobić. I potem zawiozę świąteczną kartkę do mojej jednej koleżanki, bo chcę jej jutro dać. I to chyba wszystko na jutro. Muszę też trochę popracować na YouTubie, bo dawno nie oglądałam żadnych filmików. A więc muszę nadrobić wszystkie vlogmasy, wszystko. No i zobaczymy, co jutro się będzie działo. Ale to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o dużej łapce w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować i do jutro, kochani buziaczki. Mua. Pa, pa! Your teenage problems got in the way now. Just lay back and relax for a big smile.
It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. Stay positive.